Szanowni Państwo, 10.30, chwilę po. Witamy serdecznie na konferencji prasowej podsumowującej sezon 2022-2023, ale też wprowadzającej w nowy sezon, który przed nami. Z nami jest to panel trzeci, więc z nami prezes klubu Zbigniew Ziemowit-Tuła. Dzień dobry panie prezesie. Ja krótko powiem, jak to będzie wyglądało. Najpierw oczywiście pan prezes zaprezentuje swoje wnioski z tego, co za nami i opowie krótko o tym, co przed nami. Potem zrobimy sobie chwilkę przerwy na analizę, na pochłonięcie tego wszystkiego, całej tej wiedzy. Potem przejdziemy do sesji pytań. Jeśli tak, jednak. Dlatego ja już oddaję głos. Panie prezesie, zapraszam. Dzień dobry Państwu. Witam ponownie. Okazało się, że nie jestem prezesem Widmo, bo to jest druga moja konferencja w ciągu 2 miesięcy, także już zwiększyłem trochę tą frekwencję. Za mną 2 ciężkie miesiące i wydaje mi się, że kolejne 2 miesiące nie będą łatwe. Dużo misji medialnych różnych było na temat Lechi. Część było nieprawdziwych, część prawdziwych oczywiście. Także pewnie Państwo mogliście ten temat też sobie zabrać sporo wiedzy. Wydaje mi się, że teraz jest czas na podsumowanie tych 2 miesięcy. Ale dla mnie ważniejsza jest przyszłość, nie ukrywam. Nie chcę odnosić się do tego, co się stało, że spadliśmy z Ekstraklasy, bo to już moi poprzednicy powiedzieli, jak również właściciel klubu. Mówiłem to również wielokrotnie, że zawiódł cały klub, nie tylko drużyna sportowa. I niestety stało się tak, jak stało. Mamy rzeczywistość w tej chwili pierwszoligową. I to niesie sporo konsekwencji dla klubu. To, co chciałem też powiedzieć, to tak gwoli podsumowania pewnego. Mówiłem to też w wywiadzie medialnym. Zostałem w klubie tak jakby brak przychodów. Jak zrobiłem szybki research, to do końca sezonu właściwie niewielkie przychody były zaplanowane. To rzeczywiście zaskoczyło mnie, natomiast całe szczęście odkryłem również potencjał w pracownikach klubu. Tutaj naprawdę przez te 2 miesiące wyzwoliliśmy trochę dobrej energii, która pozwala również mieć nadzieję na przyszłość. Z pewnością ważnym elementem jest element związany z przyszłością klubu, jeżeli chodzi o grę na stadionie. Tutaj chcę powiedzieć, że rozmawiamy z miastem. Te rozmowy, chociażby wczoraj byłem również na takich rozmowach. Rozmowy z miastem toczą się w dobrych relacjach, aczkolwiek są też bardzo wymagające, bo oczywiście miasto mówi, że jesteśmy w pierwszej lidze, natomiast pomimo tego, że jesteśmy w pierwszej lidze, to stadion mamy wręcz na Ligę Mistrzów, a nie na pierwszą ligę. Kolejnym elementem, który zastałem, to element de facto kończących się umów sponsorskich. I rozpocząłem rozmowę z Energą, naszym wieloletnim sponsorem, bodajże od 17 lat. Także te rozmowy się toczą i mam nadzieję, że w najbliższym czasie dojdzie do sygnalizowania tego. Również skupiliśmy się bardzo mocno z zespołem na poprawie pracy wewnętrznej, w niektórych procedur. Dostrzegliśmy również wiele obszarów do monetyzacji, bo w tej chwili musimy szukać pieniędzy właściwie w każdym miejscu. Musimy zbudować dział sprzedaży, bo tego brakuje ewidentnie w tym klubie. Natomiast do tej pory ciężko było czasowo poświęcić temu uwagę. Także to tyle, jeżeli chodzi o podsumowanie tych ostatnich 2 miesięcy. Ważne jest również to, że w tym czasie pracowaliśmy nad sporządzeniem wszelkiego rodzaju danych finansowych dla inwestora i jest obietnica do końca miesiąca finansowania dla klubu, co jest istotne, co wielokrotnie było przez Państwa podnoszone w różnych mediach, że tutaj klub nad przepaścią i tak dalej, i tak dalej. My w tej chwili jestem spokojny,
o tą część. Mam zapewnienie ze strony właściciela, że będzie finansowanie. Natomiast co nas czeka w tym roku? Przede wszystkim mamy budżet 22,5 miliona. To jest budżet, który niestety będzie bardzo, ale to bardzo wymagający, bo musieliśmy praktycznie w każdym elemencie przygotowania tego budżetu dokonywać cięć, przeniesień, restrukturyzacji. Wiąże się to również, ten budżet, z dużym ograniczeniem dla nas jako klubu. Natomiast chcę też powiedzieć, że połowa z tego budżetu będzie przeznaczona na pierwszą drużynę. Także tak został stosowany cały budżet, że duża część tego budżetu jest to pierwsza drużyna. To, co też wielokrotnie podkreślałem, dużym elementem kosztowym jest stadion, ale mam nadzieję, że znajdziemy tutaj dobre rozwiązanie. Mamy dobre relacje zarówno z miastem, jak i ze stadionem i szukamy rozwiązań, które pomogą nam w tej materii. Jeżeli chodzi o kadrę, planujemy 22 zawodników plus 3 bramkarzy, także nie będzie to szeroka ławka. Odchodzą w tej chwili, koniec kontraktów, Rafał Pietrzak, Flavio Pajszon, Marco Terracino, Jakub Kałuziński, Krister Togers, Joela Buchana, Henryk Kastegren, Łukasz Zwoliński. To jest aktualna lista zawodników, z którymi zakończyliśmy kontrakty. Mamy zaplanowane sparingi, to jest 24 czerwca z Legią Warszawa, 2 lipca z Piastem Gliwice, następnie 7-8 lipca Olimpia Elbląg i 15 lipca z Tomi Olsztyn. Także tutaj jest już zaplanowane też sparingi. Teraz tak, ten budżet wymaga od nas tego, żeby właściwie każda złotówka była obracana kilka razy przed wydaniem. Wiąże się to z restrukturyzacją klubu bardzo mocną i będziemy musieli po prostu pracować bardziej wydajnie w mniejszym zespole. Jest to oczywiście bardzo ciężka sytuacja, bo każda taka restrukturyzacja jest bardzo bolesna. Natomiast tutaj nadrzędnym celem jest dobro klubu i funkcjonowanie na przyszły sezon. Teraz tak, kolejna rzecz, jeżeli chodzi o kwestie sponsorów. Tak jak powiedziałem, prowadzimy rozmowy z Energą już, prowadzimy również rozmowy z kilkoma innymi podmiotami. Planujemy poprawić kwestie płynności finansowej z racji tego, że tak jak mówię, znaleźliśmy sporo obszarów do monetyzacji. Chcemy również, żeby Akademia bardziej pracowała z pierwszym zespołem i ci wybijający się zawodnicy mieli możliwość pracy właśnie z pierwszym zespołem. Jakie mamy cele na najbliższy sezon? Cel jest bardzo prosty. Celem jest Ekstraklasa, powrót do Ekstraklasy. I o ile na poprzedniej konferencji powiedziałem Państwu, że miejsce Lechii jest w pierwszej piątce Ekstraklasy, odwołuję to. Naszym celem jest bycie najlepszym zespołem w każdej lidze. Naszym celem jest, i to o tym rozmawiałem też wewnątrz klubu, naszym celem na każdy mecz jest zwycięstwo. Musimy przestać myśleć, że będziemy mieć na środku tabeli, że będziemy, nie wiem, idziemy na remis czy coś w tym stylu. Nie. Naszym celem przed każdym meczem ma być zwycięstwo. Chcę, żeby to było wręcz wpisane w DNA tego zespołu. To, co w mojej ocenie straciliśmy, to taką tożsamość klubu przez ostatnie lata. I bardzo mocno chcę, żeby klub w najbliższych latach tą tożsamość odzyskał. Tożsamość klubu związanego z miastem, który pochodzi stąd, który swoje korzenie czerpie w całej tradycji tego wielowiekowego miasta, czerpie korzyści z tego, że
Gdańsk jest miastem otwartym. Chcemy bardzo mocno współpracować się z miastem, nie tylko w zakresie, powiedzmy, marketingu związanego z klubem, ale również chcemy bardzo mocno współpracować w zakresie różnego rodzaju programów społecznych. Także będziemy budowali szereg działań promocyjnych, komunikacyjnych, które nam pozwolą tą współpracę pogłębić z miastem. Przede wszystkim z mieszkańcami, bo miasto to nie jest tylko urząd, to są głównie mieszkańcy. I chcemy bardzo mocno, żeby mieszkańcy czuli, że Lechia to jest część miasta. To wręcz serce tego miasta, które tutaj na stadionie bije. Jeżeli chodzi o drużynę, drużyna będzie bardzo mocno pochłodzona, wracają z wypożyczeni nowi zawodnicy. Również prowadzimy rozmowy z nowymi zawodnikami, również młodymi. Potwierdzam, że Miłosz Kałachur jest od dzisiaj na testach medycznych, także wiem, że to się spotkało też z dużym optymizmem i w internecie ze strony kibiców, także wszyscy się z tego cieszą. Tak jak mówię, dla mnie najważniejsze jest w tej chwili zbudowanie bardzo stabilnego klubu, co oczywiście w tym roku po ekstraklasowym będzie dosyć trudne, natomiast mamy zaplanowane szereg działań, które poprawią nam płynność finansową. Chciałbym traktować każdy mecz nie tylko jako rozgrywkę sportową, ale bardziej jako widowisko. Widowisko, które nie będzie rozgrywało się 90 minut na stadionie. Chcielibyśmy zaplanować również aktywności przed każdym meczem, po to, żeby ludzie dla rodzin z Gdańska i z regionu, każdy mecz, żeby to było wydarzenie, że można było przyjechać z rodziną, spędzić miło czas i przy okazji też pokibicować drużynie, zaszczepić w młodzieży te elementy rywalizacji i sportu. Dobrze wiemy, że w tej chwili dosyć ciężko jest oderwać młodzież od komputerów czy innych rozrywek. Chcielibyśmy spowodować, żeby to młode pokolenie Lechii wyrosło dzięki aktywnościom okołomeczowym. Chcielibyśmy również bardziej postawić na transparentność, takie poczucie odpowiedzialności, bo to nie jest tylko kwestia odpowiedzialności za sam klub, ale też poczucie misji, którą mamy jako klub z tego miasta. Poczucie misji, która jednoczy ludzi, mieszkańców, kibiców w jedną wielką rodzinę. I to będzie też oparte o elementy historii tego klubu, historii miasta i w tym kierunku będziemy chcieli iść. Z tym wiąże się również program, nad którym pracujemy, program odnośnie działań profrekwencyjnych i również karnetowych. Chcemy stworzyć całkowicie nowy program dla karnetowiczów, który będzie dawał im dużo więcej benefitów niż tylko niższa cena biletu. Chcemy również współpracować z różnymi organizacjami pozarządowymi, żeby przyciągać dzieci, zapraszać domy dziecka, zapraszać szkoły na mecze, tak żeby dużo młodych fanów przychodziło na stadion. Tak jak mówiłem, chcemy też zaplanować działania związane z wewnętrznym działaniem klubu w trakcie meczu, mianowicie będziemy dokonywać zmian również w strefie Prestiż. Przygotowujemy w tej chwili nowy program, który jest związany z tym. Chcemy, żeby każdy mecz nie kończył się w momencie ostatniego gwizdka, ale również po meczu, żeby można było posiedzieć, porozmawiać ze znajomymi, spędzić miło czas, żeby to było miejsce, tak jak w niektórych w klubach, miejsce, gdzie przychodzi się nie tylko na mecz, ale również na miło spędzić czas ze znajomymi.
Kolejna rzecz, którą chcemy zrobić, to współpracować z największymi pracodawcami na terenie Gdańska i regionu. W planach mamy stworzenie klubu biznesu. Chcielibyśmy, żeby lokalny biznes był jednoczony przez Lechię Gdańsk i jednocześnie stworzymy dzięki temu program dla małych sponsorów, czy też uczestników klubu biznesu, tak żeby w tych uczestników klubu biznesu było wręcz ponad 500. Będziemy również tworzyli igrzyska przedszkolaków w Lechii Gdańsk. Marzeniem jest naszym, żeby finał takich igrzysk był z finałem na stadionie. Oczywiście tutaj musimy porozmawiać z operatorem stadionu. Będziemy również aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach miejskich, zarówno rocznicowych, jak i wydarzeniach, które mają duże znaczenie dla miasta. No i bardzo chcielibyśmy reaktywować Fundację Lechii Gdańsk, która gdzieś tam została przez ostatni czas trochę zapomniana. Także tak to wygląda. Myślę, że w tej chwili możecie Państwo pytać o dowolne elementy. Możemy sobie przejść od razu, myślę, że bez przerwy. Prezentacja była treściwa, także moja prośba, tylko żeby nie zadawać więcej niż dwa pytania na raz. Mikrofon oczywiście będzie krążył, każdy zada tyle pytań, ile będzie chciał. Ok? Bardzo proszę. Dzień dobry, to Mateusz Kobiela, Radio Gdańsk. Panie Prezesie, to wszystko bardzo ładnie brzmi, natomiast pewnie podstawą, żeby zrealizować większość tych celów, jest wiarygodność. I no te ostatnie miesiące, lata doprowadziły do tego, że w mojej opinii wiarygodność jest na poziomie bliskim zero albo po prostu zerowa. W jaki sposób tę wiarygodność właśnie chcecie odbudowywać? Pytam tutaj również przez pryzmat ciągłych zmian, czy w zarządzie, czy w Radzie Nadzorczej, jak to ma wyglądać? Dotknął Pan bardzo istotnych kwestii, bo z tym się zderzam. Nie ukrywam, że z tym się zderzam, rozmawiając z biznesem. Wszyscy mówią, że Lechia nie jest wiarygodna. I rzeczywiście jest to dla mnie duży problem. Natomiast działania, chociażby to, że mamy drugą konferencję w ciągu 2 miesięcy, to też jest element tego, że chcemy bardziej transparentnie pokazywać to, co się dzieje w klubie. Wiarygodność buduje się latami. Tego się nie da zbudować w ciągu 1 czy 2 miesięcy. Wiarygodnością możemy dopiero potwierdzić naszą wiarygodność poprzez działania. Zmiany w zarządzie rzeczywiście są. To nie jest tylko kwestia zarządu, ale właściwie całego zespołu Lechii. Była duża karuzela tutaj osób. Ja chciałbym tę sprawę ustabilizować, zbudować zespół, który będzie nie na jeden sezon, tylko na lata, a większość pracowników, które zostałem, pracuje od roku. Także sytuacja taką, jaką mamy, niestety nie skłania ku temu, żeby powiedzieć, że możemy tą wiarygodność zbudować bardzo szybko. Natomiast myślę, że już pewne elementy takie widoczne na zewnątrz już zostały zrobione. Ja stawiam na otwartość. Kolejną rzeczą to wielokrotnie, jak ktoś się mnie pyta z biznesu, dobrze, ta Lechia to tak nie bardzo wiarygodna jest, to wtedy mówię, że ja jestem tą osobą, która gwarantuje wiarygodność. To jest chyba w tej chwili jedyna rzecz, którą mogę zrobić, to zagwarantować pewne działania swoją osobą. Ta druga kwestia, bardziej sportowa, jest 11 za chwilkę. O 17 pierwszy trening. Zdążycie przedstawić trenera do tego czasu? Dobre pytanie. Prawdopodobnie tak, taki mamy plan. A będzie tutaj trener na konferencji prasowej? Zobaczymy. Nie chcę tutaj zbyt dużo ujawniać informacji. Natomiast trener jest zaplanowany. Mamy trenera. Dzień dobry, Panie Prezesie. Przemysław Olszewik, Przegląd Sportowy. Jak Pan mówił, że chce się skupić na przyszłości, wspominał Pan, że budżet będzie wynosił 22,5 miliona, ale że równocześnie trwają rozmowy, ponieważ wygasają umowy sponsorskie z głównymi partnerami.
Jak to wygląda? Czy ten budżet, o którym Pan wspomniał, ta kwota już zakłada to wstępne porozumienie i jaki jest ewentualnie plan B finansowania, gdyby do takiego porozumienia nie doszło? Znaczy, to jest bardzo prosta rzecz. Rozmowy ze sponsorami to nie są rozmowy, które się dzieją w ciągu jednego czy dwóch dni. Trochę ubolewam nad tym, że nie zostały zaczęte wcześniej, kilka miesięcy temu, te rozmowy ze sponsorami, bo de facto w momencie, w ciągu tygodnia czy dwóch po moim przyjściu do klubu, dopiero została wysłana oferta do Anelli, co było ciężkie. Jeżeli chodzi o pozyskanie sponsorów, jest to sprawa dosyć trudna, nie ukrywam, i zakładam, że może być taka sytuacja, że ta koszulka będzie dosyć pusta na sam początek sezonu. Natomiast w tej chwili, po tych wszystkich działaniach, które mieliśmy związane z przygotowaniem wszelkiego rodzaju analiz finansowych dla inwestora, w tej chwili będzie czas na to, żeby skupić się na pozyskaniu sponsorów. W przypadku tego drugiego elementu Pana pytania o tą dziurę finansową, zakładana jest taka ewentualność i wtedy też właściciel powiedział, że taką kwotę jest w stanie zagwarantować dla klubu. Dzień dobry, Jakub Twierdzi, Przegląd Sportowy Onet. No właśnie, ja się chciałem odwołać do Pana słów na temat zapewnień, bo no fajnie, jakbyśmy to już w końcu w jakiś sposób wyjaśnili tak raz porządnie. Czy Lechii na dzisiaj grozi gra na przykład w czwartej lidze? Czy ta pierwsza liga jest pewna i no jest Pan w 100% przekonany o tym, że startujecie na zapleczu Ekstraklasy, bo znowu możemy nawiązać do zaufania, tych obietnic było sporo. I rozumiem, że powiedział Pan, że podejrzewam, tak, Adam Andziara jako przedstawiciel tego większościowego właściciela zagwarantował Panu, że te pieniądze będą. Niespełnionych obietnic było już w tym klubie sporo, więc pytanie, czy coś więcej poza obietnicą i przekonaniem Pana Mandziary Pan ma jakby na stole? Znaczy, ciężko mówić się o czymś, co leży na stole, natomiast brałem udział w tych pracach wszystkich, jestem w stałym kontakcie z Panem Mandziarą i po prostu jestem przekonany co do tego, co nastąpi w najbliższych dniach, tygodniach. Także jeżeli chodzi o czwartą ligę, nie wiem, wszystkim tak bardzo ta czwarta liga weszła do głowy i słyszę właściwie od początku, odkąd przyszedłem do klubu, będziemy grali w czwartej lidze. Nie, nie ma takiej możliwości. No, wie Pan, skoro piłkarze otrzymują do czerwca jedną pensję i Pan sam mówi o pustej kasie i nie ma przychodów, no to nie jest chyba takie też wymyślone i wyssane z palca. Zgadza się. Tak jak mówiłem, do końca czerwca mamy plan uregulować te zaległości wobec piłkarzy i dostawców, także będzie to spory zastrzyk finansowy dla klubu. Jeszcze krótkie sportowe pytanie. Pierwsza liga jawi się jako w przyszłym sezonie jako bardzo, bardzo silna drużyna, które będą chciały i realnie mają podstawę do tego, żeby myśleć o awansie, no będzie pewnie z 10. Tymczasem historia no każe tak spokojnie patrzeć na Spadkowiczów, bo to jest zupełnie inna piłka nożna i inne funkcjonowanie, zwłaszcza w przypadku Lechii, która ma tych problemów sporo, więc pytanie, no Pan mówi, że celem jest awans, czy faktycznie czujecie, nie wiem, taką moc, przygotowanie, zasoby, żeby faktycznie o ten awans się bić? Dziękuję. Tak jak powiedziałem, mamy przeznaczone 11 milionów na drużynę pierwszą. W związku z czym wydaje mi się, że jesteśmy tutaj powyżej tego, co mają inne kluby w pierwszej ligi do dyspozycji. Rzeczywiście słusznie Pan stwierdził, że z tym awansem to tak jest bardzo trudno, bo chociażby historia Wisły Kraków pokazała, że pomimo tego, że był duży budżet, coś na końcu nie zafunkcjonowało. Bo to jest piłka. To nie jest inna piłka niż w Ekstraklasie. Może trochę inny styl, ale to jest dalej piłka. I w związku z tym gwarancji nie da. Natomiast mam dużą dozę pewności co do tego, że na pewno będziemy w stanie walczyć o to, żeby powrócić do Ekstraklasy. To jest nasz główny cel, bo przede wszystkim dla właściciela to jest również różnica w finansach. Także oprócz tego, że mamy tego nerwa sportowego, żeby tam wrócić szybko,
bo to jest nasze miejsce, prawda, Ekstraklasa. To oprócz tego to jest też kwestia pewnego planu biznesowego. I te dwie rzeczy muszą zafunkcjonować. Tak jak mówiłem, w tej chwili chcemy zmienić DNA tego klubu na to, że to jest klub, który ma zwyciężać. Nie ma tutaj żadnych pośrednich elementów. Mamy zwyciężać. To każdy musi wiedzieć, nie tylko zawodnicy w boisku, ale każdy pracownik tego klubu. Robimy wszystko, żeby zwyciężać. Nie ma innej możliwości. Pan Medański, Wirtualna Polska. Ja mam takie pytanie, bo na konferencji tutaj dyrektor Smolarów twierdził, że przekonywał nas, że potrzebny Lechii jest większy sztab, bo w poprzednim sezonie były osoby, które robiły za dużo, jakby nie miały czasu nawet na analizę przeciwnika, udanie się na mecz wyjazdowy. No pan z kolei mówi, że teraz będzie taka sytuacja, że kilka osób będzie robić, jedna osoba będzie wykonywać obowiązki kilku ze względów finansowych, więc czy ten sztab będzie rozbudowany jakkolwiek, czy niestety, ale będzie to jednak troszeczkę właśnie tych cięć. Czy cięcia głównie dotyczą działu back-office'owego. Natomiast jeżeli chodzi o drużynę, o personel drużyny, to chcemy po prostu, żeby wszystko pracowało na najlepszy wynik. Także tutaj będziemy z Łukaszem, czy też z właścicielem, z nowym trenerem, jak już będzie, to będziemy działali tak, żeby wszystko było skierowane ku temu, żeby uzyskać najlepszy wynik sportowy. I jeszcze jedna rzecz, bo też pan mówił o wiarygodności, czy transparentności, czy jakkolwiek tutaj możemy różnych słów używać. Ja mam pytanie, kto wpadł na pomysł w klubie, żeby nie puścić na urlopy zawodników, którym kończą się kontrakty i nie chcieli ich przedłużyć, bo rzec się pensji. Dla mnie to jest śmieszne po prostu. Ja rozumiem, że to jest śmieszne z punktu widzenia osoby, która jest na zewnątrz. Natomiast jest to pewien element również negocjacji. Drodzy Państwo, jeżeli mamy sytuację taką, że zawodnik nie chce rozmawiać o żadnym rozwiązaniu, to nie jest kwestia tylko rozwiązania kontraktu. Część zawodników, z którymi nie rozmawialiśmy o rozwiązaniu kontraktu, poszło na urlopę, natomiast z częścią było po prostu odrzucenie wszelkich rozmów. Nie mogliśmy ze wszystkimi na raz prowadzić tych negocjacji, bo jest kadra dosyć szeroka była. I stopniowo z tej grupy, która pozostała bez urlopu, też kolejne osoby były puszczane na urlop w momencie, kiedy te rozmowy tak jakby skłaniały do tego, że możemy ich puścić. Do czasu, dopóki nie uzgodniliśmy najważniejszych rzeczy, zostawali w klubie ci zawodnicy. Dzień dobry panie prezesie, Bartosz Maus, Lechia.pl. Ja chciałem zapytać, bo to wszystko, o czym pan tutaj mówi, te wszystkie pytania świadczą, no nie wystawiałem po prostu laurki poprzedniemu prezesowi i chciałem zapytać, czy Paweł Żelem obecnie pełni jakąś funkcję w klubie i czy będzie pełnił jakąś funkcję w klubie w najbliższym sezonie? Że jestem daleki od tego, żeby w jakiś sposób oceniać, bo tak jak mówię, nie byłem wcześniej w klubie, pewne elementy, które zostałem, powiedzmy, jestem krytycznie do nich nastawiony. Natomiast absolutnie nie chcę oceniać, bo to nie jest moja rola oceniać poprzedni zarząd. Jeżeli chodzi o Pawła Żelema, jest w tej chwili na okresie wypowiedzenia. Ma 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Chcę również podkreślić, że Paweł Żelem w tej chwili stanowi bardzo dużą pomoc dla mnie, ponieważ jest takim mostem, który łączy wcześniejsze działania, czy też 2,5-letnią pracę dla klubu z moją obecną funkcją. Także jest dosyć istotne, żeby przekazać tą wiedzę, którą Paweł ma. Paweł od kilkunastu lat pracował w klubach ekstraklasowych, także ma bardzo dużą wiedzę z zakresu chociażby nie wiem, kontraktów piłkarskich, czy z zakresu pewnego funkcjonowania różnych elementów w klubie. Wie również, co historycznie było, jakie umowy były zawierane, jakie rzeczy się działy przez ostatnie 2,5 roku. W związku z tym w tej chwili następuje takie przekazanie trochę tej wiedzy dla mnie. Nie ukrywam, że bardzo dużą pomoc w tej chwili Paweł daje dla mnie konkretnie.
I jeszcze jedno pytanie. Ilu należy się spodziewać odejść teraz, jak jest zbudowana kadra na pierwszą ligę? Chodzi mi zwłaszcza tutaj o zawodników, no, którzy w ostatnich latach byli istotni. Czy są jakieś prowadzone negocjacje na przykład z Michałem Nalepą, Ruszałem Kuciakiem, Jarosławem Kubickim? Czy tutaj raczej możemy się spodziewać właśnie, że ci piłkarze odejdą? A czy akurat z tymi piłkarzami rozmawiamy? To nie jest tak, że w tej chwili nie wiem, jakieś są jednoznaczne decyzje podjęte co do tych piłkarzy. Musimy mieć świadomość tego, że nasz budżet jest o połowę niższy. Budżet tych piłkarzy, mówię o budżecie wynagrodzeniowym, to jest budżet ekstraklasowy. Żeby to wszystko dobrze poukładać, oczywiście potrzebujemy pewnego kręgosłupa w drużynie. Tak jak powiedziałem, sporo młodych piłkarzy trafia do klubu. Potrzebujemy mieć fundamentów tej drużyny, których owszemy. Oczywiście to nie jest tylko tak, że to klub decyduje o pewnych rzeczach. To musi być w wielu wypadkach obustronna decyzja. Bo tam, gdzie klub zdecydował, to kontrakty pokończyły się i zostały przedłużone tym zawodnikom. Natomiast w tej chwili to jest kwestia dwustronnych rozmów z każdym z tych zawodników i znalezienie rozwiązania. Tak jak mówię, część z tych zawodników, którzy mają kontrakty dłuższe, chcielibyśmy, żeby byli częścią drużyny w pierwszej lidze, ponieważ stanowią duży fundament dla nas. Natomiast oczywiście, tak jak słyszymy, są różne zapytania z różnych stron o niektórych zawodników. Zobaczymy. Karolina Skórska, Lechianet.sport.pl. Ja o sprzedaż klubu chciałabym zapytać, bo w ostatnim czasie w mediach sporo informacji na ten temat. Jakby pan mógł powiedzieć, jak to na ten moment wygląda? A więc tak, jeżeli chodzi o sprzedaż klubu, nie jestem właścicielem klubu, więc to nie jestem osobą sprzedającą. Myślę, że to jest bardziej temat dla właściciela. Natomiast patrząc od strony tylko i wyłącznie na to, na poważne jakieś oferty, które wpłynęły do klubu, czy poważne zainteresowanie, są to podmioty, które podpisały NDA, czyli umowę klauzulę poufności, i dostały dostęp do danych finansowych klubu. Jeżeli chodzi o pewnie pana Brańskiego i te najbardziej szum medialny, który się tutaj tworzy, to nie było podpisanego takiego NDA-a. I w sumie nie wiem, z mojego doświadczenia biznesowego rozmów o poważnych rzeczach nie prowadzi się w taki sposób za pośrednictwem mediów. A bardziej pieniądze lubią spokój, ciszę i pozostałe zainteresowane podmioty prowadzą te rozmowy w ciszy, w kuluarach, dostają dostęp do danych finansowych i wtedy będą podejmowały decyzje. Jeszcze w kontekście tych odejść, rozmów z piłkarzami, kiedy ewentualnie możemy spodziewać się jakichś już konkretów w tej sprawie? W tej chwili bardziej chyba będziemy więcej mieli newsów w najbliższym czasie odnośnie przyjść nowych piłkarzy. Tak jak wcześniej mówiłem, puściliśmy informację o piłkarzach, którzy wracają ze pożyczeń. W tej chwili, tak jak mówię, Miłosz Kołachur jest na testach. Myślę, że kolejne osoby będą również dołączały do tego groma. Zaczynamy dzisiaj przygotowania, pierwszy trening o 17. I pewnie taka do czasu startu pierwszej ligi, bo de facto nawet nie wiemy, kiedy my będziemy swój mecz domowy grali tutaj. Do czasu startu pierwszej ligi z całą pewnością zdążymy z budową tej kadry. Dużo pracy jest w tej chwili, naprawdę. No i będziemy informować na bieżąco przez nasze kanały informacyjne. Mateusz Przybysz-Puls, Gdańska. Panie Prezesie, ja mam pytanie o umowę z miastem. Na jaką kwotę ma ona opierać? Czy będzie taka jak w poprzednich sezonach, czy raczej niższa, czy raczej chodzi tylko o kwestię stadionu? Dziękuję. Nie wiem. Natomiast oczywiście gdzieś tam informacje wypływają takie, że ta umowa będzie na wartość niższą. I tutaj prowadzimy rozmowy, żeby jednak tak się nie stało. Z racji tego, że tak jak powiedziałem wcześniej, mamy ten sam stadion w pierwszej lidze, który mieliśmy w Ekstraklasie. Klub jest tak samo ważny dla miasta jak klub ekstraklasowy. De facto w mojej ocenie
te widowiska, które będą w najbliższym czasie na stadionie, będą miały chyba nawet większą dozę emocji niż wcześniej w Ekstraklasie. Bo jak spojrzymy na sam skład pierwszej linii, tam są bardzo dobre drużyny, bardzo dobre marki i dodatkowo fakt, że pierwsza liga będzie transmitowana przez Polsat, też sprawia, że to dotarcie do osób, które będą oglądały mecze, to jest dosyć dużo większe niż w płatnym kanale w Kanale Plus. Także wierzę w to, że dla potencjalnych sponsorów ta zmiana będzie dużo lepsza nawet, ponieważ będzie dotarć do szerszego grona kibiców. Druga rzecz, Polsat transmituje, Polsat jest również tutaj ma naming rights do stadionu, także wszystko nam się składa. Jacek Głuszczyński, Trójmiasto, odpowiada to, żeby w nawiązaniu, gdy jesteśmy przy meczach, przy ramówce Polsatu, to ona się różni tym od Kanalu Plus, że nie są transmitowane wszystkie mecze w otwartej telewizji i przez to kluby, które, że tak powiem, nie wpadną w tą ramówkę, bo tam bodajże 3 z 9 meczów dotychczas były transmitowane, mają dowolność w ustaleniu godziny swoich meczów i odnoszę wrażenie, że no, będąc w Ekstraklasie, niektóre godziny meczów nie do końca były fortunne, żeby robić to, co pan prezes mówi, to widowisko, które obudujemy jakimś programem przed pomeczowym. Czy w tym projekcie właśnie tego widowiska jest jakaś stała godzina, która gdyby to tylko od klubu zależało, to dzień i godzina byłaby stała? Tego nie wiem, natomiast będziemy rozmawiali z Polsatem. Wydaje mi się, że tutaj mając stadion, który nazywa się Polsat plus Arena Gdańsk, mając tak duże miasto i drużynę, która gra od tak wielu lat, no po prostu musimy te wszystkie elementy połączyć. Będziemy rozmawiali z Polsatem z całą pewnością, żeby również został partnerem pewnych działań przedmeczowych czy okołomeczowych, bo chcemy wspólnie z nimi zrobić naprawdę kawał dobrego widowiska. Jak drugie pytanie w tej wersji, to takie trudniejsze, chociaż tego NDA ja nie podpisałem, więc się obawiam, że mogę mieć problemy, ale prezes dużo mówił o sytuacji, ale wymienił tylko jedną liczbę związaną z budżetem na przyszły sezon, a na wszystkich, choćby prezes nawiązywał na początku do tych doniesień medialnych. Z jakimi problemami? Czy prezes może powiedzieć, jeśli niedokładnie, to o jakim rzędzie wielkości mówimy? Jakie są zobowiązania klubu wobec pracowników? No bo nam trochę głupio, bo my dostajemy telefony od byłych pracowników, od aktualnych pracowników i nawet tutaj nie powiem od kogo, ale od kilku osób zostałem zobowiązany, żeby zadać takie pytanie, bo ponoć mają problem z kontaktem z klubem, z uzyskaniem informacji na temat, kiedy zostaną spłaceni, jak zostaną spłaceni. Więc jaki to jest problem finansowy ten do końca miesiąca? I drugie pytanie z tym związane, czy w jakimś stopniu to rzutuje na licencję Lechii, bo tam był zapis, że Lechia nie może przedłużać już zobowiązań, które znalazły się, rozumiem, w tym wniosku licencyjnym na dzień 30 marca. Także na razie dziękuję. Jeżeli chodzi o zaległości wobec pracowników, rzeczywiście one są. I tu chcę powiedzieć, że za poprzedni miesiąc część pracowników dostała wynagrodzenia, natomiast dla części niestety nie było tego finansowania. W chwili obecnej termin płatności do 10 czerwca, kolejnego wynagrodzenia za maj, to również nie zostało zapłacone. Także tak wygląda sytuacja. Tak jak powiedziałem, mam zapewnienie od właściciela, że do końca czerwca finansowanie będzie i wtedy te problemy przestaną istnieć. Bywały już w historii sytuacje w Lechii, że były opóźnienia w płatnościach. Nie było aż tak, powiedzmy, duże. Natomiast też wiem z innych klubów piłkarskich, że również mają opóźnienia w wypłatach, czy od piłkarzy, czy pracowników. Aczkolwiek oczywiście u nas to w tej chwili przybrało trochę w rozmiar dłuższego okresu. Na licencję oczywiście można tutaj dywagować w tej chwili. Ja chciałem powiedzieć jedną rzecz. Licencja
organy licencyjne nie mają na celu odbieranie licencji z byle powodu. Jest bardzo dużo elementów, które jeżeli chodzi o licencje, mogą być użyte do dyscyplinowania klubu. Natomiast jesteśmy też w stałym kontakcie z organami licencyjnymi. Też dostajemy zapytania pewnie od jednej z osób, które do pana się odezwały. Również także tutaj składamy wyjaśnienia i to nie jest tak, że całkowicie klub dla pewnych podmiotów nie płaci, płacimy częściowo, staramy się znaleźć rozwiązania. Natomiast tak jak mówiłem, jest to dosyć ciężka sytuacja. Dla mnie też jest to powodem frustracji, bo nie ma nic gorszego niż powiedzieć pracownikowi po prostu, że nie mam dla niego pieniędzy. Czy mam jeszcze pytania do pana prezesa? Dzień dobry, Tomasz Sosowski, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto. Mam takie pytanie budżetowo-transferowe. Czy w tym zakładanym budżecie są założone wpływy z ewentualnych transferów? Podejrzewam, że zrobiliście sobie listę piłkarzy sprzedawalnych. Wiadomo mniej więcej, kto się na niej znajduje. Czy to też jest zakładane w budżecie i ile ewentualnie chcecie na tym uzyskać? To jest taka dobra informacja. Tych wpływów nie zakładaliśmy w ogóle w budżecie. Jeżeli uda się za dobre pieniądze sprzedać niektórych piłkarzy, będzie to tak jakby elementem, który z kolei będzie pokrywał ewentualne problemy z pozyskaniem szybkiego sponsorów. Także to jest coś on to. Paweł, Maciek? To chyba w tym momencie możemy zakończyć, chyba że pan prezes jeszcze... Szanowni Państwo, jeszcze chcę jedną rzecz ogłosić, tak na zakończenie, może taka dobra informacja. Chciałbym Państwu przedstawić nowego trenera Lechii Gdańsk. Maciek? Szanowni Państwo, z nami trener Szymon Grabowski. Jestem bardzo niezmiernie zaszczycony i bardzo się z tego cieszę. Rozmowy były ciężkie. Ale ja muszę powiedzieć, że rozmawiałem z trenerem też przez wideokonferencję i bardzo cieszyłem się z tego wyboru. Bardzo ten przekonał, zresztą jego dokonania w ostatnich latach również dawały te powody do radości. I myślę, że tu z trenerem będziemy mieli dużo okazji do tego, żeby świętować sukcesy Lechii. Oddaję głos na chwilę trenerowi. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Ja pokrótce kilka słów takich na gorąco, bo na pewno to, co się działo w ostatnich tygodniach, szczególnie dniach, dużo mnie kosztowało, ale dużo takiej pozytywnej energii. Chcę powiedzieć, że jestem niezmiernie szczęśliwy, a wręcz dumny, że dzisiaj mogę tutaj stać przed Wami, przed Państwem w roli pierwszego trenera tak zasłużonego klubu, jakim jest Lechia Gdańsk. Gorąco chcę podziękować za obdarzone zaufanie Radzie Nadzorczej, panu prezesowi, panu dyrektorowi sportowemu i wszystkim ludziom, którzy przyczynili się do tego, że dzisiaj tutaj stoję. Ze swojej strony powiem tylko tyle, że zrobię wszystko, żeby kibice Lechii Gdańsk byli dumni z tej drużyny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu trenerze, dziękuję bardzo panie prezesie. Ja tylko w ramach pewności. Będzie konferencja prasowa z trenerem zespołu. Oczywiście nie dzisiaj, o tym terminie poinformujemy, więc o 17:00 pan trener oczywiście poprowadzi pierwszy trening. Dlatego z tego miejsca już mogę wszystkim podziękować za udział. I tak jak były też zapytania odnośnie tego tematu, pierwsze pół godziny dzisiejszego treningu jest otwarte dla mediów i fotoreporterów. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu.